jeśli chodzi o spadki, bądź wzrosty, bądź zużycia, bądź pobory, bądź no, całe spektrum związane z ilością wody, trzeba to sobie jasno powiedzieć, że tendencja ogólnie krajowa i europejska, bo powiedzmy mówimy o tym rejonie świata, jest tendencją zniżkową, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na wodę mieszkańców. Bierze się to z tego, że przede wszystkim coraz lepsze technologie, coraz nowsze instrumenta są instalowane w gospodarstwach domowych, w mieszkaniach, wszelkiego rodzaju biurach, instytucjach. Wiąże się to z tym, że jest po prostu oszczędność. To jest bardzo dobry kierunek, jeśli chodzi o zasoby wodne. Polska nie stoi na wodzie. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. My mamy naprawdę bardzo ograniczone zasoby wody pitnej. To nie jest tak, że powiedzmy pada deszcz i mamy dużo wody podziemnej, podskórnej, którą można wykorzystywać. Niestety tak nie jest. I trzeba po prostu wodę oszczędzać. Jeśli chodzi o to Pana pytanie, Panie Radny, no to akurat w naszym przypadku mamy tendencję zwyżkową. Jeśli chodzi o porównanie ostatniego roku, to mamy 1% i plus. Wiąże się to z tym, że przybywa nam odbiorców wody. Jest to bardzo pozytywna rzecz, dlatego biorąc pod uwagę w analizach, które przeprowadzaliśmy, bo to, że złożyliśmy wniosek do Pana Prezydenta i który jest w tej chwili debatowany przez Szanowną Radę, to nie był wniosek zrobiony ad hoc, teraz sobie nie podniesiemy wodę i tutaj jeszcze trzeba odpowiedź na Pana pytanie. To nie jest tak, że wodociągi sobie wymyślają, teraz robimy podwyżkę, teraz nie robimy. Jest to związane bezpośrednio z dokładnym wyliczeniem, które ustala ustawa. I według tych prawideł działa. Taryfy są ustalane według bardzo specyficznych, złożonych wyliczeń, które trzeba dokładnie przeprowadzić. Jest to robione na podstawie roku ubiegłego i prognozy na rok następny. I tak dzieje się co roku. Tutaj był zarzut któregoś panu radnych, że ścieki rosły. Drodzy Państwo, ścieki rosły, rosła cena, rosła taryfa zwyżkowo. Związane to było naprawdę z olbrzymią inwestycją. Tak, że ta inwestycja przebiegła może niezbyt boleśnie na całe szczęście dla całego miasta. Nie było, proszę Państwa, wypadków, nie było poważnych w ogóle sytuacji takich, że zdarzały się jakieś wypadki na placu budowy. Tak, było troszeczkę uciążliwości, jeśli chodzi o 1 maja i to nie kryje. Były takie sytuacje, że firma została złapana przez deszcz i powiedzmy wszystkich świętych no, był kłopot. Ale to była właściwie taka jedna sytuacja problematyczna. Zdarzały się sytuacje związane z tym, że firmy upadały. Trzy firmy upadły w trakcie inwestycji, może czwarte już też by można było zaliczyć, to był upadek. Jedną firmę musiałem wyrzucić na tak zwany zbity kroteczny. Trzeba było tak zrobić. Teraz jest sytuacja tego typu, że przybył nam majątek. Ten majątek nam przebywał sukcesywnie rok do roku. I ta amortyzacja, czy ktoś chce, czy nie, wpływa na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Ja o tym informowałem, Szanowni Radni, że to jest przypływ środków, które nagle wpadły do przedsiębiorstwa. No to jest niebagatela, proszę Państwa, to jest de facto 60, mówimy o powiedzmy personelu tam do 100 milionów, ale 60 bezpośrednio podniosło majątek spółki. W tej chwili to przedsiębiorstwo włada o bardzo olbrzymim majątkiem. I sytuacja tego typu powodowała, że rosły nam opłaty. O czym ja Szanowną Radę informowałem i wiem, że było to przyjmowane ze zrozumieniem i podejmowaliście uchwały, aczkolwiek może no, nie być fajne dla mieszkańców, bo to musimy sobie powiedzieć,
ale niestety trzeba tak było. W dniu dzisiejszym, Szanowni Radni, macie do uchwalenia dokument, z którego wynika, że przedłużamy, że wnioskujemy o przedłużenie terminu. Związane to było z tym, że dokładnie przeliczyliśmy, przeanalizowaliśmy. Między innymi wzięliśmy pod uwagę ten 1% zwyżki, jeśli chodzi o zużycie, czyli powiększy powód. Uwzględniona była na przykład sytuacja, dzięki panu prezydentowi mieliśmy możliwość obniżenia, otrzymaliśmy możliwość obniżenia podatku przy inwestycjach związanych, przy majątku związanych z inwestycjami, w których 20% co najmniej jest z funduszy unijnych. Myśmy to sprawdzili, bo ten zakres był o wiele większy, bo to było prawie 80%. I w związku z tym mogliśmy otrzymać i już podziękowane dla Urzędu Miasta. W związku z tym można było uwzględnić mniejsze podatki. Również, Szanowni Radni, były też aborty do przedsiębiorstwa. To wszystko skutkowało tym, to Szanowna Rada uchwalała, że były aborty związane z inwestycjami, które trzeba było równolegle prowadzić, bo były niezbędne do działania miasta, że na przykład były prowadzone jakieś roboty, a trzeba było zrobić coś na już, bo się okazywało, że tam trzeba przeprowadzić inwestycje. I to, Szanowni Radni, podejmowaliście takie uchwały, były środki przekazywane w postaci aportów, myśmy to dokładnie rozliczali, ale to powodowało, że mogliśmy prowadzić inwestycje związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej, którą mamy zamkniętą, rozliczoną i mamy, muszę się pochwalić, bardzo fajny efekt ekologiczny. Ostatnio będę w Warszawie, chwaliłem się tym, że nie tyle, co było wymagane, ale ponadto zostały przyłączonych mieszkańców dodatkowo, także mamy bardzo pozytywne nastawienie ze strony instytucji udzielającej nam dotacji w postaci środków unijnych przekazanych do miasta. Także to jest